Nie chcę zbyt głośno mówić. Dzień dobry Państwu w to piękne, wczesno-jesienne południe. Chcemy Państwa bardzo serdecznie przywitać w imieniu władz gminy, moim własnym, mojej małżonki Joli, wiceburmistrza Artura Włodarczyka wraz z rodziną, z małżonką Pociechą i Rafała Nowowiejskiego. Bardzo się cieszymy, że Państwo tak licznie odpowiedzieliście na nasze zaproszenie. To dla nas wielki honor, że chcecie się podzielić tym, co macie najwspanialszego, radością z posiadania potomstwa, które całkiem niedawno przyszło na świat. My się razem z Państwem cieszymy z tego faktu i chcę powiedzieć, że ten fakt, że jesteśmy tu razem, pokazuje, że nieobojętne jest nam, jak dużo nas jest, w jakim standardzie, w jakim zadowoleniu żyjemy w mieście, w gminie. Chcielibyśmy, żebyście Państwo, tak jak dzisiaj jesteście wszyscy uśmiechnięci i radośni, i te pociechy są szczęśliwe tutaj dzisiaj, żeby to trwało przez cały okres wzrastania Waszych pociech. My jako władze gminy na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby tak mogło być. W tym roku żadne dziecko nie zostało bez przydziału żłobka czy przedszkola spośród tych dzieci, o których rodzice starali się, żeby zostały przyjęte. Nie było to proste, trzeba było zwiększyć, a tu myślę, że mi pomoże, że około 40 miejsc w żłobku, żeby tak mogło być. Naszym wielkim wyzwaniem i takim zobowiązaniem również wobec Państwa jest to, że Wasze dzieci również nie będą miały problemów z tym faktem. Po prostu przejęliśmy się tym i na pewno będziemy sprzyjać, żeby każde dziecko mogło dostać taką opiekę najlepszą, na jaką nas stać. Ale na pewno, żeby każde dziecko miało miejsce w żłobku, czy później w przedszkolu. Dbamy również o cały proces edukacyjny, stąd nasze szkoły i przedszkola uczestniczą w wielu projektach takich edukacyjnych, na które pozyskujemy pieniążki zewnętrzne. Też powiedział, że w tym roku gmina Namysłów jest liderem w dużym projekcie za prawie 4 miliony, 3 miliony 700 z groszami. To jest na doposażenie szkół, na bardzo ciekawe projekty. Nie chcę się rozgadywać, ponieważ czas i cierpliwość dzieci jest ograniczona. Myślę, że w okolicznościach takich, kiedy się spotkamy, rozmawiając czy to w przedszkolach, czy to w szkołach, porozmawiamy szerzej na temat opieki gminy, powiem Państwu tylko tyle, że życzę Państwu z całego serca, myślę, że w imieniu również moich przyjaciół, żebyście Państwo byli zawsze dumni z własnych pociech i żeby te Wasze pociechy były dumne z tego, że się urodziły w Namysłowie, żeby chciały tu wracać, żeby po okresie edukacyjnym gdzieś tam na uczelniach świata mogły znaleźć tutaj swoje miejsce, tak jak ptaki wracają do swoich gniazd, żeby te Wasze dzieci mogły wrócić do swojej małej ojczyzny. Ja chcę powiedzieć, że dołożymy wszelkich starań, żeby tak się mogło stać, żeby tutaj mogły znaleźć pracę, żeby tu mogły znaleźć mieszkanie, żeby tu godnie zarabiały i żeby tutaj również mogły wychowywać swoje dzieci. Takie jest nasze nadrzędne zadanie i nadrzędny cel, jaki sobie stawiamy. Życzę Państwu z całego serca wszelkich sukcesów wychowawczych, edukacyjnych, no i również tego, żebyście i Państwo, i te pociechy trwali w zdrowiu. I w radości takiej wspólnej. Czy któryś z moich kolegów chce dodać coś do tego? Patrzymy na dzieciaczki, które są cierpliwe. Pozwólcie Państwo, że to powitanie nowych pokoleń Namysłowa przypieczętujemy takimi podarkami, na jakie nas w tej chwili stać. Jest to jednym z pomysłów, jest prezent na całe życie. Ten prezent na całe życie to jest taki projekt edukacyjny dla dzieci dwujęzycznych. Jest to prezent dla całej rodziny, ponieważ z tej możliwości nauczenia się dwujęzyczności będą korzystały Państwa dzieci, ale również i Państwo jako rodzice, i Państwo jako dziadkowie.
Nie jest to proces edukacyjny, wymagający wiele. Bardziej intuicyjny i właściwie nie zauważycie, jak dzieci będą się równolegle posługiwały językiem angielskim. Uważamy, że takim dzieciom w życiu jest dużo lepiej, które znają dwa języki, dużo lepiej sobie w życiu radzą, dużo bardziej są przebojowe i pewne siebie, ale przede wszystkim ich osiągnięcia życiowe potem mówią same za siebie. Więc pozwólcie Państwo się obdarować takim prezentem, do tego jest pudło malucha, list gratulacyjny. Ten projekt dwujęzyczności będziemy kontynuować już od przyszłego roku w naszym żłobku na ponad 100 dzieci i w naszych przedszkolach. Wobec tego te prezenty, które zabierzecie Państwo ze sobą do domu, proszę, błagam, niech one będą aktywne, używajcie ich. Zobaczycie Państwo, jakie to jest proste i jak bardzo pomoże Waszym dieciom później w procesie, w całym procesie kształcenia, czy to będzie żłobek, czy to będzie przedszkole i później dalej szkoła podstawowa. W szkole podstawowej dzieci już będą dobrze mówiły po angielsku, jeżeli z tego projektu skorzystacie Państwo razem ze swoimi dziećmi. W ciągu pierwszego roku można biegle opanować, Wasze dzieci opanują, około 90 zwrotów po angielsku, czy będą znały znaczenie tych zwrotów. Państwu życzę dużo lepszych efektów, ale żeby to było możliwe, musicie się wszyscy autentycznie tym projektem i tym programem przejąć. Teraz już dalej nie gadam za dużo, bo rzeczywiście szkoda tych maluszków. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, no i przede wszystkim udanego niedzielnego dnia. Przystąpmy teraz do wręczania Państwa i wyczytywania osób. Bardzo proszę o podchodzenie tutaj, odbieranie tych prezentów. Ja może będę wyczytywał po kolei nazwiska, ponieważ z osobami będą wręczać podarunki. Nina Kubicka. Zapraszam. Powtórzę, Nina Kubicka. Przygotuje się Aleksander Szymon Materski. Z samego końca idzie do nas Nina. Aleksander Szymon Materski. Zapraszam. Przygotuje się Stanisław Stramski. Chyba nie ma Olka. Zapraszamy Staszka. Przygotuje się Antoni Sobota. Jest u nas już Antek, tak? A przygotuje się Natalia Kaczelska. Jest u nas Natalia. A za chwilę prosimy Vanessę Malwinę Filiszkę. Zapraszamy powoli Zuzannę Grzelak. Thank you.
Zuzanna Grzelak. Nie widzę, więc poproszę Kacpra Salacha. Kacper Salach. Franciszek Fernsztajn. Idzie do nas Franek, tak? A prosimy, żebyś przygotował się, powoli do nas zmierzał, Tymek Jazłowiecki. Tymoteusz Jazłowiecki. Tymoteusz. Zapraszamy Lilianę Magdalenę Strugałę. Powoli prosimy Oliwię Oleszko. A prosimy, żeby przygotowała się Hanna Draus. Hanna Draus. Prosimy powoli Jakuba Błaszków. Jakub Błaszków. A powoli prosimy bliźniaków Joanny i Jakuba Mysiorek. No i szanowni Państwo, Asia i Jakub, bliźnięta, cudnie. Prosimy o przygotowanie Sonię Wyrostek. Zmierza Sonia Wyrostek do nas, tak? A o przygotowanie prosimy Oskara Zupy. Prosimy Ignacego Rębowskiego. Ignacy Rębowski. Nie ma Ignacego. To prosimy następną osobę, Stanisław Furmański. Nie ma, to prosimy dziewczynkę Kaję Rachel.
Prosimy o przygotowanie Wiktora Pieleckiego. Wiktor Bielecki. A powoli prosimy Zuzannę Julię Mazik. Powolutku prosimy Wiktorię Piaskowską. Wiktoria Piaskowska. Wiktoria do nas zmierza. Prosimy, żeby przygotowała mi się już rodzice z Nelą Sajdek. Przygotuje się Agata Hupała. Jest Patryk Majewski. Widzimy. To prosimy Bogny Korbek. A przygotuje się Nadia Maria Bielecka na Zdrowica. Bielecką. Nie widzimy na tym Marii, więc prosimy Miłosza Witkowskiego. Miłosz Witkowski.
A jest, tak, przepraszam. To zapraszamy powoli Miłosza Witkowskiego. Dawid Wolski. A prosimy o przygotowanie Gabrielę Wawrzynek. Gabriela Wawrzynek. Gabrysia jest na sali. Nie ma Gabrysi. Igor Chrust. Prosimy, żeby przygotował się Maciek Chrzanowski. Macie, to powoli prosimy Pawła Zawadzkiego. Paweł Zawadzki. Idzie do nas Pawełek. Pawełek jest. Prosimy, żeby przygotował się Kuba Czechowski. Jest nam Kubuś już, tak? Dzień dobry. Prosimy powolutku Wiktorię Maćków. Wiktoria Maćków. Jan Rakoczek. Zapraszamy Janka. Przepraszam, to Jana Rakoczek. Ja mam Jan. Więc mała pomyłka. Jan? A przepraszam, to Jan. A, dla Jana Rakoczek. Dobrze. Jasia, prosimy Jasia, poprzykam. Nie ma Janka. To prosimy Franka, Franciszek Jurkiewicz. Prosimy Hannę Czapla.
prosimy Antoninę Półtorak. Antonina Półtorak. Nie ma Tośki, więc prosimy Tymona Łambuckiego. Tymon Łambucki. Jest. A przygotuje się Nadia Jokiel. Jest u nas Nadia, a o przygotowanie prosimy Adama Filipa Szyszaka. Adam Filip Szyszak. I po Adasiu zapraszamy Hannę Jaśkiewicz. Hanna Jaśkiewicz. To była ostatnia osoba z naszej listy, ja pozwolę sobie przeczytać jeszcze osoby, którym nie wręczyliśmy jeszcze naszych upominków, a może do nas dotarły. Antonina Półtorak. Jan Rakoczy. Gabriel Wawrzynek. Miłosz Witkowski. Patryk Majewski. Oliwier Bartosz Piczysko. Hanna Cyc. Stanisław Furmański. Ignacy Rębowski, Zuzanna Czerak, Aleksander Szymon Matelski. Jeżeli wśród Państwa znajomych są te osoby, bardzo proszę powiadomić, że te prezenty będą u nas do odebrania w urzędzie. Będziemy się kontaktować z tymi rodzinami i drodzy Państwo, żeby nie zagadywać, taka piękna pogoda na zewnątrz, przejdźcie się z tymi dzieciątkami na spacer. To są ostatnie promyki tego lata. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i tej wychowawczej, i tej edukacyjnej, i tego, żeby społecznie również było wszystko w porządku. Ja ze swojej strony Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Miłego dnia i udanej nadziei życia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Również życzymy wszystkiego dobrego i dorywnego zobaczenia, czy to w żłobku, w przedszkolu, czy na dalszym etapie edukacji. Na pracach zabaw. Na pracach zabaw, tak, oczywiście. Również życzę. Jak patrzę na Was, to rzeczywiście te dzieciaczki to są najważniejsze osoby w Waszych rodzinach. Tyle szczęścia na jednej sali, że można upaść, także wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego najlepszego.